Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z panem Kazimierzem Pazganem, założycielem i prezesem firmy Konsport. Dzień dobry. Witam pięknie. Przejdźmy do pytań. Chciałem zacząć od pana dzieciństwa. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od swoich rówieśników? Bardzo miło powrócić do przeszłości. Niestety to już było sporo czasu. Trudno powiedzieć, myślę, że nic mnie nie wyróżniało od kolegów, niczym się nie wyróżniałem szczególnym. To był okres też i bardzo, bardzo go wspaniale mile wspominam. Chyba każdy swoje dzieciństwo wspomina mile. Natomiast jak gdyby to było motywacją wyjścia z domu, czyli pójścia do szkoły średniej, studiowania, po to, żeby tych krów nie paść. Po to, żeby nie pracować na tej roli, która była, to jest ciężka praca, to jest ogromnie ciężka praca. To koszenie kosami, ja mieszkam w górach, w prawdziwych górach, gdzie tam sprzętem, wtedy nie było sprzętu, nie było ciągników, nie było niczego. Kosiło się ręcznie. Ponadto już wcześniej zacząłem, jak tylko pojawiły się takie możliwości, szukać jakiegoś zajęcia, czyli tutaj akurat w moim przypadku był ksiądz w parafii, który założył orkiestrę studentom. I tu już chyba w szóstej klasie szkoły podstawowej już grałem w tej orkiestrze studentej. Bardzo mi się podobała muzyka, granie na instrumentach. No stąd też później wybór szkoły średniej, liceum pedagogiczne, gdzie tam były bardzo rozwinięte przedmioty związane z muzyką. I to była taka niesamowita przygoda przez 8 lat szkoły średniej i studiów grania na góralskich weselach. Czyli to był już ten okres, w którym zacząłem zarabiać własne pieniądze. To były w owych czasach bardzo duże pieniądze. Gdzie człowiek się martwił w poniedziałek, jak stracić do piątku, bo w sobotę nowe wesele. Ten okres szkoły podstawowej, średniej, w ogóle cały okres młodzieńczy wspominam fantastycznie, wspaniale. Czy według pana dzisiaj ciężko jest założyć i utrzymać własny biznes? Na pewno tak. Ja swoje biznesy zakładałem wtedy, kiedy były stworzone określone możliwości do założenia biznesu, do założenia działalności gospodarczej. I tak takim, ja już nie mówię o graniu, bo to też biznes, dobre zajęcie, fantastyczna przygoda. Zarabiało się dużo pieniędzy, bo za jedno takie wesele zarabialiśmy na łebka tyle, co lekarz w ciągu miesiąca. Natomiast pierwszy taki poważny biznes to był 72 rok, kiedy Gierek wprowadził tak zwane pełne agencje i wtedy przejąłem w taką pełną agencję kwiaciarnię, zająłem się handlem kwiatami, czyli szyld był państwowy, natomiast ja płaciłem określony ryczałt do spółdzielni ogrodniczej i ile zarobiłem, to było moje. To była genialna, jak gdyby genialny okres, to były niesamowite pieniądze. To były lata 70., nie zapominajmy, gdzie była zupełnie jak gdyby inna kultura związana akurat z tym produktem, kwiatami, gdzie Dzień Kobiet, w ogóle wiele innych różnych w ciągu roku zdarzeń wymagały ogromnej ilości kwiatów. Akurat mieszkałem w Świdnicy w tym czasie, gdzie to był bardzo duży taki okręg przemysłowy. W związku z tym ci zaopatrzeniowcy kupowali dla tych dziesiątek tysięcy zatrudnionych ludzi w zakładach pracy, ale też i socjalne warunki i tak dalej, i tak dalej. To były pierwsze duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. Były takie okresy w ciągu roku, takie dni, gdzie w czasie jednego dnia mogłem zrobić na przykład oficjalnie leganie na dużego Fiata. To był Dzień Kobiet. No, później tam Wszystkich Świętych oczywiście, zakończenie roku szkolnego. Czy już wtedy miał pan jakieś sposoby inwestowania tych pieniędzy?
Tak, oczywiście, no, robiłem z tych pieniędzy dosyć dużo. Oczywiście było to jeszcze więcej pieniędzy niż na graniu. W związku z tym też mogę sobie pozwolić na różne jakieś takie bardziej luksusowe wyjazdy za granicę, zwiedzanie trochę Europy. W tamtych czasach, gdzie nie było tak łatwo jak dzisiaj, bo to już nikt sobie nie wyobraża tych paszportów, tych zezwoleń, to jest historia, której i tak wy nie zrozumiecie. Natomiast w 1977 roku następny etap jak gdyby biznesu mojego to jest ustawa o przemysłowym drobiarstwie, czyli wprowadzenie tak zwanych działów specjalnych, które wprowadził również Gierek, i każdy kto chciał mógł wybudować taki kurnik na 1000 metrów kwadratowych powierzchni prywatnie, dostał na to bardzo korzystny kredyt w połowie umarzany. Instytucja państwowa, w tym przypadku Poldroby, dostarczały pasze i odbierały czy jajka, czy mięso. Genialne. Prawda? Trzeba było tylko podjąć decyzję. Były warunki, w związku z tym to wchodziłem. Czyli zawsze, kiedy były stwarzane jakieś możliwości, wykorzystywałem bardzo szybko. Gdzie według Pana młodzi mogą szukać pomocy, którzy są na początku swojej działalności, rozwijają swój startup? To znaczy, tak jak wspomniałem, na dzień dzisiejszy uważam, że młodzi Polacy mają bardzo utrudniony jak gdyby start w prywatny biznes, realizację swoich wizji. Dlatego, że pomimo tych różnych programów, które są, oczywiście jest to część pieniędzy, które przy dobrze przygotowanym jakimś tam opracowaniu można otrzymać, ale jest to jak gdyby kapitał jednorazowy i nie pozwalający się jak gdyby w dalszym ciągu rozwijać. Czyli żeby móc biznes rozwijać, powinien być ciągły dopływ kapitału. Wspomaganie się instytucjami finansowymi, no po to one są, żeby mogły dobre projekty, dobre pomysły rozwijać, ale też na dzień dzisiejszy młodzi Polacy mają ten problem, że startując z najlepszym, genialnym pomysłem w jakiejś instytucji finansowej spotykają się z odpowiedzią: okej, sorry, ale ty nie masz historii, twoja firma nie ma historii, czyli my nie możemy ryzykować, dając ci, nawet jeżeli uważamy, że jest to świetny biznes, bo nam procedury tego nie procedury nas nie puszczają. Po drugie, no, nie należy zapominać, że niestety, jeżeli chodzi o instytucje finansowe w naszym kraju, mamy bardzo tych banków, instytucji finansowych mało. 80% instytucji finansowych w Polsce jest to kapitał zagraniczny. Stąd też brak dostępu kapitału dla młodych ludzi. Oczywiście Polacy sobie świetnie radzą, młodzi ludzie, zdobywając bardzo, bardzo dobre wykształcenie. Są zatrudniani przez najlepsze koncerny zagraniczne. Znam bardzo, bardzo wiele takich przypadków, gdzie młodzi ludzie po studiach zajmują bardzo wysokie pozycje w strukturach koncernów zagranicznych. Mało tego, wprowadzają takie innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu, w procesach produkcyjnych, technologicznych, informacyjnych, gdzie przewyższają o wiele oddziały w Polsce od matek w tych krajach zachodnich. Ale to świadczy tylko o tym, że Polacy są niezwykle zdolni. Niezwykle zdolni, odważni, tylko jak powiedziałem, brak kapitału. Jakby miał Pan dzisiaj zacząć studia gdziekolwiek, czy byłaby to Polska, czy co mógłby Pan doradzić młodym? To znaczy na pewno dzisiaj, przy tych uwarunkowaniach, które są, to absolutnie, jeżeli chodzi o ekonomię, o biznes, międzynarodowy biznes. Czyli jak największa możliwość poznania różnych jak gdyby filozofii patrzenia na gospodarkę z różnych punktów widzenia różnych krajów świata. Czyli najszerzej jak się da, począwszy od studiowania przykładowo w Chinach, w Azji, poprzez Amerykę, Europę, Rosję i tak dalej. Po to, żeby mieć pogląd na te wszystkie procesy, które występują w gospodarce globalnej, i dają ogromne doświadczenie. Jak młodzi ludzie według Pana mogą zdobywać kontakty
I czy one są ważne w biznesie? Ktoś mi powiedział, że studia to przede wszystkim kontakty. Na przykład świetne uczelnie w różnych krajach. Niestety my nie mamy na najwyższym poziomie w Polsce uczelni, które by były w pierwszej setce czy 500 uczelni światowych. Tak one są poukładane, że na przykład jeżeli na danej uczelni studiuje biznes, to również tam jest prawo, jest psychologia, jest tam różne inne kierunki, te, które są potrzebne mi w zarządzaniu daną firmą. I również ta wymiana zagraniczna powoduje kontakty nieprawdopodobne. Bo w biznesie sprawą najważniejszą, jedną z najważniejszych, to jest mieć dobre kontakty. Czyli mam pewien problem, muszę wiedzieć, mieć w kalendarzu adres, telefon do osoby, który może mi ten problem pomóc rozwiązać. Czyli jeżeli tego nie mam, no to i sam będę starał się rozwiązać, na pewno dam radę rozwiązać, ale to jest trudniejsze. To wymaga więcej czasu i nie zawsze z powodzeniem to mogę zrobić. Czyli wymiana, to co stosuje bardzo wiele uczelni w Polsce, wymiana między uczelniami, ale z całego świata. A czy w dzisiejszych czasach używa Pan jakichś narzędzi informatycznych w swojej codziennej pracy, życiu? Nie wyobrażam sobie zarządzania firmą bez systemów informatycznych. Oczywiście ja się słabo w tym poruszam, natomiast tutaj już moje zespoły informatyczne stworzyły mi takie narzędzia, gdzie po prostu w zależności od tego, co chcę, przyciskam 1, 2 lub 3 i uzyskuję informacje. Czyli w tak zwanym systemie intelligent systemie mam pewne raporty, które mnie interesują. Natomiast mamy zbudowany bardzo dobrze system informatyzacyjny, budowaliśmy go przez wiele, wiele lat, gdzie w zasadzie mamy wszystkie dane z każdej innej firmy w systemie online. Bardzo pomaga na pewno. Bardzo pomaga, dlatego że my planujemy, budżetujemy od razu na początku danego miesiąca, zarówno produkty, jak i koszty wytworzenia, czyli planujemy jak gdyby wynik i później dążymy przez ten okres miesiąca te zadania zrealizować. Porównujemy, czy realizujemy zgodnie z założeniami, zgodnie z planem, czy nie. Ale mamy do tego wszystkie narzędzia, które pozwalają nam w stanie rzeczywistym reagować. A Pana największy sukces w życiu? Dzieci. Czyli rodzina. Rodzina. Czy będąc tak zajętym przedsiębiorcą, tak dużej, prężnej firmy, korporacji można powiedzieć, jest łatwo znaleźć czas na rodzinę i spędzanie wolnego czasu z bliskimi? Z tym jest problem. Na pewno duży problem, dlatego że, to znaczy ja czas zawsze znajdę w tej chwili, tylko że niestety już moje dzieci bardzo, bardzo są zaangażowane w pracę i one nie mają czasu. One mieszkają poza Sączem, mieszkają tam, gdzie mamy firmy i w Warszawie. I oczywiście też ubolewam nad tym, bo jak się dowiaduję, że na przykład mój syn w ciągu miesiąca 2 dni widział się ze swoimi dziećmi, to jest problem. Na co on mi odpowiada, że ja ciebie w ogóle w tym wieku nie pamiętałem, do 10 lat cię w ogóle nie pamiętałem, ciebie nigdy nie było w domu. To było prawda. Niestety budowanie firmy wymaga dużego zaangażowania, na początku przynajmniej. I to wymaga czasu, bo to co innego jest, jeżeli się już ma zatrudnione 1000 osób, jest bardzo dużo specjalistów różnych i tak dalej, którzy pewne zadania, czynności wykonują. A co innego było na początku, gdzie od zera wszystkie nasze fabryki budowaliśmy, gdzie praktycznie byłem i kierownikiem budowy, i zaopatrzeniowcem, i dyrektorem zakładu, i technologiem, i tak dalej. Niestety to wymaga czasu, kosztem rodziny. Czy ma Pan jakieś sposoby radzenia sobie ze stresem, którymi mógłby się podzielić? Po pierwsze, nie stresować się. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. To znaczy, trzeba wychodzić z założenia takiego, że może ktoś mieć odmienne zdanie, odmienny pogląd. Ja mam taki i z tym się trzeba pogodzić. Czyli nie to, że ja jestem głupszy od kogoś innego. Jak widzę w tej chwili, obserwuję, Polacy już na tyle dojrzali, są dojrzałymi osobami,
poprzez otwarcie granic, poprzez wejście Polski do Unii Europejskiej, gdzie to mogliśmy zobaczyć inne kraje, inne narody, poznać ich sposób myślenia, zachowania, działania i tak dalej. I już każdy praktycznie wie, że niczym nie różnimy się od innych narodów, wręcz przeciwnie, jesteśmy bardziej innowacyjni, bardziej przedsiębiorczy, jesteśmy bardziej zdecydowanie odważni, bo nie wyobrażam sobie Hiszpanów na przykład, czy wielu innych krajów, Węgrzy też, ale Francuzi, żeby oni, mając trudną sytuację życiową, nie mając przygotowania żadnego, brali tam jakiś plecak i ruszali w świat. Bez znajomości języków. Emigrowało parę milionów młodych ludzi, bez żadnego przygotowania, na przestrzeni ostatnich 20 paru lat i świetnie sobie radzą. Poradzili sobie w większości bardzo dobrze. Natomiast ci, którzy z powrotem wrócili, również wnieśli tutaj do nas, do naszych fabryk, nowe pewne rozwiązania, systemy, których się nauczyli tam. A co według Pana Polska mogłaby, powinna zrobić, aby zatrzymać tych młodych, którzy wyjeżdżają i często nie chcą wrócić do Polski? Po pierwsze, stworzyć możliwości zarabiania. Po pierwsze, co jest najważniejsze, jeżeli tego nie zrobimy, to widzę bardzo źle przyszłość Polski i Polaków. Dokonać reformy finansów publicznych polegającej na zmianie systemu podatkowego. Po prostu chodzi o to, żebyśmy przyjęli taki system podatkowy, jaki w latach 50. wdrożyli u siebie Niemcy, gdzie ten system podatkowy daje każdemu pracownikowi, jak i firmie, kapitał. Czyli mówiąc obrazowo, koszt pracodawcy jest dochodem pracownika, jest naliczony podatek dochodowy temu pracownikowi, ale są ulgi inwestycyjne, jest katalog ulg inwestycyjnych. Jeżeli ja dzisiaj przykładowo otrzymuję na rękę 2000 zł jako pracownik, to tak naprawdę ja zarabiam 4000 zł i te pozostałe 2000 zł ja powinienem zainwestować w to, co ja uważam, że jest dla mnie najważniejsze, czyli ubezpieczenie służby zdrowia, to znaczy służby własne zdrowie, bo to nie w służbę zdrowia, tylko we własne zdrowie, jakieś tam zabezpieczenie emerytalne, budowę domu, remont domu, to co ja uważam, że jest mi przydatne. Inwestując w dane dobra, usługi, towary, tworzę budżet, bo w ten czas odprowadzam do budżetu podatek w formie VAT-u. Eliminujemy szarą strefę, bo nikomu nie zależy, jeżeli chodzi o firmy, żeby ukrywał podatek, bo też od naliczonego dochodu jest naliczony podatek dochodowy, od uzyskanego dochodu jest naliczony podatek dochodowy i są ulgi inwestycyjne. Jeżeli inwestuję w maszyny, urządzenia, w rozwój, tworzę miejsca pracy, po prostu, ale kupując te urządzenia, towary różnego rodzaju i tak dalej, również odprowadzam do budżetu podatek. Czyli są to narzędzia, które cały czas zmuszają nas do inwestowania. Czyli tylko poprzez inwestycje możemy tworzyć rozwój. Czyli przykładowo, jeżeli ja mam firmę i mam co miesiąc jakiś tam naliczony podatek dochodowy, mam kapitał do zainwestowania, to ja cały czas szukam produktów, towarów, pomysłów, co zainwestować. W ten czas genialnie rozwiązujemy problem współpracy biznes-nauka, bo w ten czas, jeżeli nauka, czyli te mózgi w formie instytutów naukowych, jeżeli ma jakieś produkty, jeżeli ma jakieś pomysły, to ja to kupuję. Nie tylko ja, tylko setki, tysiące firm. W ten czas te instytuty mają kapitał na dalszy rozwój, na badania, sprzedają produkty wymyślone, które są dobre i w ten sposób rozwija się gospodarka, rozwija się innowacyjna gospodarka. Mamy kapitał. Czyli kapitał mają ci, którzy wymyślają, kapitał mają ci, którzy chcą inwestować. W ten sposób po prostu rozwijamy nasze firmy. Jeżeli tutaj już na rynku krajowym nie możemy się pomieścić, inwestujemy na rynkach globalnych, na rynkach trzecich, tak jak to robili Niemcy. Niemcy są największą potęgą gospodarczą, jeżeli chodzi o gospodarkę realną, nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. I też od tego systemu właśnie podatkowego zaczynali, nazywając go cudem XX wieku. Powinniśmy skopiować rozwiązania, które się sprawdziły na świecie. Nie wymyślać.
A tutaj, jak widzimy, ten system podatkowy daje każdemu pracownikowi pewien kapitał. Czyli na początku ja jako pracownik pracuję w firmie, ale już z tego kapitału mogę inwestować w prywatne jakieś tam pomysły. Prawda? Po kilku miesiącach czy roku już mogę zatrudniać do moich pomysłów pracowników i tworzyć swoją firmę. Tak powstają nowe firmy, ale mając kapitał. Natomiast bez kapitału bardzo trudno cokolwiek zrobić. Mam nadzieję, że uda się nam w Polsce spróbować przynajmniej takiego modelu, który jest jakby najbardziej sprawdzonym modelem. To jest model sprawdzony na świecie i to jest model, który musimy zastosować. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie po prostu to totalna klęska dla narodu polskiego. Drugim integralnie ważnym czynnikiem jest wartość waluty do waluty wiodącej, czyli wartość naszej waluty w stosunku przykładowo w tym przypadku do euro. Jaka powinna być wartość naszej waluty, żebyśmy więcej zarabiali i żebyśmy byli konkurencyjni w stosunku do przykładowo naszego sąsiada Niemiec. Czyli dlaczego my zarabiamy 4 razy mniej od Niemców? Tutaj mogę przytoczyć fakty, które są w statystyce, że w GUS-ie, że w 1989 roku w lipcu zarabialiśmy średnio 5 dolarów miesięcznie, natomiast już na koniec grudnia zarabialiśmy 31 dolarów miesięcznie. Po 10 latach zarabialiśmy już 460 dolarów miesięcznie, ale osłabiliśmy naszą walutę o ponad 5000%. Czyli jeżeli dolar w 1989 roku po denominacji odcięciu 4 zer kosztował 8 groszy, to po 10 latach kosztował 4, o ile pamiętam dokładnie, chyba 16 czy 4,14. Czyli o tyle osłabiliśmy naszą walutę po to, żeby mieć większe przychody, żeby mieć po prostu na większe płace. Czyli wartość naszej waluty, do waluty wiodącej, jest strategicznie najważniejsza. Żebyśmy mogli zarabiać 2000 euro miesięcznie, jako Krajowa Izba Gospodarcza zleciliśmy profesorom, naukowcom wyliczenie, stworzenie modelu, jaka powinna być wartość naszej waluty, żebyśmy zarabiali średnio w przemyśle 2000 euro miesięcznie i byli konkurencyjni w stosunku do wytwarzanych produktów niemieckich. Po wielu, wielu poszukiwaniach znalazł się zespół. Profesor doktor habilitowany Aleksander Welfel swoim zespołem wyliczył, odpowiadając na pytanie, jaki powinien być kurs równowagi przy założeniu, że zarabiamy na przykład 500 euro miesięcznie i jaki powinien być kurs równowagi, że zarabiamy 2000 euro miesięcznie. W pierwszym przypadku to było 4,24,30. Na dzień dzisiejszy prawidłowy kurs równowagi to jest 4,54,60, taki powinien być przy tych kosztach płac, które mamy i przy tym otoczeniu, które jest. Natomiast żebyśmy mogli zarobić 2000 euro miesięcznie, według wyliczeń pana profesora Aleksandra Welfa i jego zespołu, na owe czasy, które to było parę lat temu wyliczone, wartość naszej waluty powinna wynosić 7,5 zł. 1 euro powinno wynosić 7,5 zł. Bo w gospodarce światowej obowiązują ceny rynkowe na poszczególne dobra. Są to pewne przedziały cenowe, przy których można znaleźć nabywcę na globalnym rynku. I tak jest to cena 1 kg, przykładowo mięsa, szkła, stali, statku, czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. I przykładowo, jeżeli dany produkt kosztuje 4 euro, to jeżeli euro kosztuje 4 zł, mamy 16 zł przychodu, prawda? Jeżeli euro kosztuje 3 zł, mamy 12 zł przychodu. Te same koszty, te same ceny światowe, ale na 1 kg 4 zł przychodu mniej. Czyli jeżeli mamy tysiące, czyli miliony kilogramów eksportujemy, to mamy miliony, ileś tam milionów miesięcznie złotych mniej przychodu. Natomiast jeżeli ten produkt by kosztował przychodowo 7 zł, bo jak 4 zł, to mamy 16 zł przychodu. Jeżeli 7 zł, to mamy 28 zł przychodu za ten produkt. Czyli jest to ta sama cena, 4 euro, bo taka jest cena światowa, ale przychodu mamy 28 zł. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że pewne komponenty również importujemy do tego produktu. To jest wyliczone wiele razy przez różnego rodzaju
specjalistów, różne branże i tak dalej, to jest około 30%, czyli 4 zł w tym przypadku konkretnym. Ale zostaje nam jeszcze 4 zł na po prostu podwyższenia płac, czyli czterokrotnie więcej i jeszcze na praktycznie 4 zł na rozwój firmy, na zysk. Czyli mamy kapitał, mamy dużo kapitału, jesteśmy ten czas bezkonkurencyjni, bo wszystko nam się opłaca przy tej walucie produkować nie tylko na eksport, ale na rynek wewnętrzny. Bo nam się nie opłaca wtedy importować produktów do kraju na rynek wewnętrzny, bo my go wytwarzamy u nas, u siebie. Natomiast jeżeli chodzi, naszym celem powinno być przede wszystkim wtedy wejście do strefy euro, kiedy zrównamy się płacami z Niemcami. Bo dlaczego nie? Dlaczego Polacy mają zarabiać mniej niż Niemcy? W perspektywie 10-15 lat powinniśmy do tego dojść, zaczynając od zmiany systemu podatkowego, polegającego na tym, że oddajemy kapitał pracownikom i firmom. Dajemy im możliwość zarabiania, dajemy im narzędzie, które zmusza każdego z nas i firmę, i pracownika do inwestowania dla siebie. Chciałem spytać o Pana pasję. Największa pasja w życiu, jak Pan ma? Czy one się zmieniały na przeciągu lat? Pasja, trudno mówić o jakichś pasjach. W tej chwili to znaczy moją pasją, kiedyś to była muzyka. To był najpiękniejszy okres w moim życiu. Jak już wspomniałem, te 8 lat niesamowitych. Natomiast no, w tej chwili tą pasją to jest chyba praca. No, to jest praca, to jest cały czas taki sposób układanie firmy, żeby te ogniwa tworzyły pewną jakąś integralną całość, żeby w ten sposób łączyć ogniwa, które by no, powodowały na każdym szczeblu, na każdym etapie obniżanie kosztów, żeby były bardzo transparentne, przejrzyste, czytelne, proste, żeby każdy wiedział, co ma robić, żeby każdy miał dostęp do pełnej informacji, również pracownicy, żeby od stycznia wprowadzimy taki system, gdzie każdy pracownik będzie wiedział, ile w danej godzinie zarobił. Prawda? Czyli żeby to pracownik miał świadomość tego, że może zrobić więcej, jeżeli będzie bardziej wydajnie pracował. Jeżeli będzie mniej pracował, to zarobi mniej, ale on to będzie widział. Będzie widział, będzie wiedział, potrafi liczyć i w ten czas oczywiście od niego tylko będzie zależało, czy będzie chciał więcej zrobić, czy mniej. Ale również sprawą istotnie ważną jest ścisła współpraca z pracownikami, ponieważ pracownicy mają genialne pomysły. Trzeba pracowników słuchać. Trzeba im tylko powiedzieć, słuchajcie, każdy, kto ma jakikolwiek pomysł, żeby ułatwić sobie życie w pracy, jak ją zorganizować, jak byś zorganizował tą pracę, żeby ona była dla Ciebie łatwiejsza, a bardziej wydajna, bardziej efektywna. Bo wtedy jak będzie bardziej efektywna, to więcej zarobisz, mniej się narobisz i wszyscy z tego będą mieli korzyść. Bo wśród bardzo wielu pracowników, jak się zatrudnia, każdy ma genialne pomysły, nie każdy je ma możliwość pokazania. Natomiast pracujemy nad tym, żeby nasi pracownicy mogli dzielić się swoimi pomysłami, ze swoimi przełożonymi, brygadzistami, mistrzami, dyrektorami i tak dalej, po to, żeby można było ułatwić sobie organizację pracy i pracę, żeby ta praca stawała się przyjemnością. Czy jest coś, o co chciałby Pan zapytać młodych ludzi? Ja będę się starał za pośrednictwem mediów znaleźć odpowiedzi tych ludzi młodych i skontaktować się z Panem w celu przekazania odpowiedzi. To znaczy, ja bym chciał, żeby młodzi ludzie się nie poddawali, żeby nie wyjeżdżali z Polski, ale żeby wymusili na rządzących te systemy podatkowe, o których mówiłem, po to, żeby mogli mieć możliwość zdobywania kapitału w Polsce, realizowania się w Polsce, budowania firm w Polsce i konkurowania na rynkach światowych. Uważam, że Polacy są naprawdę genialnym, absolutnie narodem. I bo to, co zauważam, że już w niektórych krajach, zwłaszcza tutaj mam na myśli cały czas Zachód, że oni się już przyzwyczaili tak, że oni są najlepsi. Oni są mało kreatywni. Pomimo, że mają ten system do zmuszania ich do inwestowania i tak dalej, to uważam, że nikt ich po prostu nie prześcignie, że nikt nie jest lepszy w pomysłowości i tak dalej od nich, bo oni, tak to już jest, oni są najlepsi i tak dalej. Uważam, że nie jest to tak jak wszystko dane raz na zawsze,
tylko trzeba stworzyć porównywalne narzędzia. Polacy mają ogromną ilość energii. Jeżeli się im tylko nie będzie utrudniać, tylko da się im narzędzia, które pozwolą im realizować się w swoich wizjach, pomysłach, działaniach, a mogą się realizować mając ten system podatkowy, który da im kapitał, zarabianie, to pójdziemy bardzo szybko do przodu. Bardzo szybko. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu i za chęć spotkania się. Bardzo mi miło i liczę na to, że Pan będzie kontynuował swoje niezwykłe pomysły, że Pan swój talent niezwykły przekuje w ogromny sukces. Wiem, że Pan się nigdy nie podda i osiągnie Pan zawsze to, co Pan będzie chciał. Bo każdy może osiągnąć, co chce, tylko nie wolno się zbyt szybko poddawać. Po prostu, jeżeli mam wizję, czasem trzeba cofnąć się do tyłu parę kroków, ale tą wizję starać się realizować. I walczyć o to, żeby stworzono Wam narzędzia do tego, żebyście mogli tę wizję realizować. Czyli mieć kapitał. Dziękuję.